Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Pan Humdinger zabrał ruchomą myjnię Katie. O nie! I musimy ją odzyskać, więc na tę misję pojedzie... Chase! Chase się tym zajmie! I Rocky. Zielone znaczy jedź! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Trzymajcie się, brudne kociaki! O, co znowu? Przenośna myjnia Katie przed nami! Muszę spowolnić te wstrętne pieski! Kociaki! O-o! Kociaki pana Humdingera odlatują! A zaraz może być gorzej! Spójrzcie na myjnię! Wszystkie bańki mydlane utknęły pod nią! Rocky, ty ratuj kociaki! Do roboty! I gdzie przycisk lądowania? Łap go, Chase! Sieć! Nie, nie, nie! Panie Humdinger, jest pan cały? Cały jestem, brudny, a kociaki odleciały gdzieś w bańkach. A! Moje kociaki! Nic im nie jest! Widzicie? Myjnia dla zwierząt jest otwarta. Jej! Chyba każdy w mieście chce się wykąpać. Dzięki, że odzyskaliście moją myjnię. Nie ma za co, Katie. A gdy znów bańki porwą myjnię, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Pani burmistrz i dzieci odpływają nad muchanym łabędziu. Pomocy! Musimy ich znaleźć i ściągnąć bezpiecznie na brzeg. Na tę misję pojedzie... Zuma. Zanurkujemy! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Witam, pani burmistrz. Wygląda na to, że macie towarzystwo. To są nasi nieproszeni goście. Zaraz przyczepimy linę i zabierzemy was do brzegu. Uważaj, Ryder! Jej, to było naprawdę dziwne. Może je wystraszyliśmy. Miłe ptaszki. Wyciągają dmuchaną zabawkę na pełne morze. Ciociu burmistrz, łabędź chyba zrobił dziurę w naszej zabawce. Ryder, ucieka powietrze! Co mamy robić, Ryder? Jeśli nie zabierzemy dmuchanej zabawki na brzeg, to utonie. Utonie? Zumo, to świetny pomysł. Uwaga, Rocky, Rubble i Marshall. Potrzebna nam jest tratwa i skała, która ją zatopi. Już się robi, Ryder! Sky, Marshall, zaczynajcie! Ćwir, ćwir, kwak! Ćwir, ćwir, kwak, tak mówi każdy ptak! Jeszcze? Jeszcze? Teraz! Ojej! Witajcie! Powiedz jak! Latać tak! Ćwir, ćwir, kwak, tak mówi każdy ptak! Cóż, to był bardzo emocjonujący dzień! Dziękuję, Ryder! Dziękuję, pieski! Zawsze chętnie pomagamy. I pamiętajcie, gdy znów wypłyniecie na morze na dmuchanej zabawce, to dzwońcie po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Wejście do szklarni jest zablokowane i pani burmistrz, Cicaletta i pan Humdinger nie mogą wyjść. Więc na tę misję pojedzie... Rocky. Zielone znaczy jedź! I Everest. Lód czy śnieg, nie poddam się! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Dobrze, Everest. Najpierw oczyśćmy przejście. Pora odgarnąć ten śnieg! Dobra robota! A teraz wystarczy tylko naprawić drzwi. Już się robi! O, tu jest zdecydowanie za ciepło. Jeśli panu gorąco, to proszę zdjąć kurtkę. Może po prostu włączę klimatyzację. To chyba nie jest dobry pomysł. Dlaczego tu nie robi się zimniej? Ostrożnie, bo pan... zepsuje. Tak, wchodzimy. Teraz możemy uwolnić burmistrzów. Ojejku! Coś im chyba się stało.
Psi patrol! Nic wam nie jest, tutaj jest tak zimno! Tak! Czemu nie jest ciepło? Pan Humdinger zepsuł sterowanie. Jeśli w szklarni będzie za zimno, rośliny poumierają. Lepiej to naprawmy. A w międzyczasie wyjdziemy sobie z Cicalettą na śnieg, żeby się ogrzać. Jej, jest całkiem zniszczone. Dasz radę to naprawić, Rocky? Żaden problem. Uf! Śrubokręt. Naprawiłem to. Ogrzewanie działa. Dobra robota, Rocky. W szklarni za chwilę powinno się zrobić ciepło. Oficjalnie uważam tę szklarnię za otwartą. Dzięki za uratowanie naszego zielonego domku, pieski. Nie ma za co, bo gdy w szklarni znów zrobi się zimno, to dzwoń po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Wally wyszedł z wody i rozrabia w mieście. Ale dlaczego Wally wyszedł z wody? Musimy go znaleźć i posprzątać po nim bałagan w mieście. Na tę misję pojedzie Sky. Weź helikopter i poszukaj Wally'ego, a potem go pilnuj, dopóki nie wróci bezpiecznie do wód zatoki. Oto pies, który lata! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! Znaleźliście Wally'ego? Nie, niby taki wielki mors, a tak ciężko go znaleźć. Ryder, zauważyłam Wally'ego, jest przy kanale burzowym. Już tam jedziemy. Przetłumaczysz, co mówi Wally? Tęskni za swoim przyjacielem. Nie chce wracać do wody bez kapitana Turbota. Dzięki, Marshall. Sky, Marshall, Rocky, rozpocznijcie poszukiwania. Chase, ty przygotuj objazd dookoła Wally'ego. Zrozumiałem. Pachołki! Znalazłam go, Ryder! Właśnie stoi nad brzegiem urwiska. Dobra robota. Użyj uprzęży, żeby go podnieść z urwiska i zabrać do Zatoki Przygód. Dobrze. Uprząż! Ahoj, Wally! Wyjdź stamtąd, żebyśmy mogli wrócić nad zatokę. Udało się. Teraz zabierzcie Wally'ego z powrotem nad wodę. Tędy, wielki przyjacielu. Ryder, Psi Patrolu, chcieliśmy wam bardzo podziękować, że znów jesteśmy razem. Żaden problem, kapitanie, bo gdy znów ucieknie panu Morse, proszę dzwonić po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Wygląda na to, że znikło auto Helgi Humdinger. Więc na tę misję pojedzie szpieg Chase. Szpieg Chase się tym zajmie. I Sky. Oto pies, który lata. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Ryder, znalazłam auto. I nie uwierzycie, co tu jeszcze jest. To ogromny posąg, który wygląda jak burmistrz Humdinger. Już tam jedziemy. Panie Humdinger, proszę stamtąd zejść. Nie wierzę w to, co widzę. Hamigami! Sky, musisz ściągnąć burmistrza Humdingera z posągu. Uprząż. Wspaniale, teraz go unieś. Marszal, posąg zaraz wpadnie na bramkę. Musimy zabrać stamtąd pana Humdingera. Zabrałem to z bazy. Może nam się przyda. Dmucha na tratwazumy. Szybko. Dobrze, Marszal. Będziesz musiał trafić w cel. Z małą pomocą naszych skrzydlatych przyjaciół. Ryder, dziękuję ci za uratowanie mojego ukochanego Hamigami. Nie ma sprawy, pani Humdinger. A gdy znów ucieknie pani jakiś Gami, proszę dzwonić po pomoc. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon.